Witulca. Teja, Stanley. I to jest drugi odcinek Sunny News. Jednak zdecydowałem się to coś kontynuować. Nie wiem, czy ktokolwiek to ogląda. Podobno, tak? No dobra. No więc, przeczytam wam i skomentuję, jak będę umiał. Na blogu Progress Equestria niezmienna aktualności 52. No więc zaczynam. Jak szumi? Mają nowego reaktora. Czy to dotyczy? Nie wiem, ale zwrócę się do sklepu. Za chwilę, tylko tylko. Jak już pewnie zauważyliście, przyjrzyjmy już do drugiego Newsmana. Rainbow Dash. Rainbow Dash. Mam nadzieję, że dzięki temu na naszym blogu pojawiać się będą najświeższe wiadomości ze świata. Będzie się on także zajmować fanartami. Natomiast już w przyszłym tygodniu przywitamy kolejnego sponsora, który wniesie nam zupełnie na zapostej temat. Miejmy nadzieję, że wyjdzie na tym dobrze. No, mam nadzieję, że wyjdą na tym dobrze. I za co się was powiedzą? Jeśli ktokolwiek wie, kim jest Rainbow Dash, niech do mnie napisze w komentarzu, albo gdzieś. Please. Serio. Bo naprawdę nie wiem. Spotkałem się z tym nikim już. Dosyć często spotykałem się z tym nikim. I nadal nie wiem, kto już to jest. No. Olimpijskie logo Equestria Davis. Mamy w końcu rozwiązanie konkursu na olimpijskie logo Equestria Davis. A autorowi tego posta niedzielna aktualności 52 spodobał się co prawda inna. To jest fajne. Pomimo tego, że nie jestem zbytnim fanem Equestria Davis, ale nic o tym. Tytuł rozwalający. Profesjonalny radiotelefon Hasbro. Chcecie się śmiać? Bo ja tak. Interesuje się ASD? Może jesteś ochroniarzem w jakiejś dużej firmie? Denerwuje cię gwiazdanie kwalutki telefonicznych? A może właśnie zdobyć swojego CD radio w samochodzie? Jeśli tak, to ten profesjonalny gadżet jest specjalnie dla ciebie. Facebook. Albo headset. Dobra. Nie no, bez jaj. Korpus twardego, najbardziej nowoczesnego plastiku, daleki zaśnik, duży zakres fal oraz jego ergonomiczny wygląd sprawiają, że jest to obecnie najlepszy wybór na rynku. Zamów już dziś. No, bez jaj. No wiem. Walkie-talkie od kudzykowe walkie-talkie. Fajny gadżet. Dla młodszej siostry. Galakon. No za tydzień, a dokładnie 11 i 12 sierpnia będzie się pierwszy europejski konwent Anuta. Jeśli ktoś ma wyższe odpływ, to jeszcze jest szansa, aby zarezerwować sobie czas i wybrać się do spotkania artystów więcej. A będzie się działo. Gośćmi specjalnymi będą m.in. Mr. Poniato i Slibo od gry MMO Legends of Equestria. Nie znam gry. Podobno fajna. Podobno. Ja nie grywam gry po prostu. Na Galakon. Wtedy się nie wybiera. Brak czasu, to jest osoby, z którą można by pojechać. Też. A. To wszystko. Mało. Jeszcze, nie wiem, może... nie będzie dzisiaj komiksu, bo może dostaniecie będzie kredkę. Kredkę umieścił post... Kredkę opublikował mój fan na FGN.
I tego zdjęcie dam. No dobrze. Nie wszystko. Na razie. Wszystkie posty. Wszystkie aktualności. To wszystko. A skoro to wszystko, to nie pozostaje nic innego jak Sunny Smile i żegnuj to.